Dzień dobry, dzień dobry. Tradycyjnie witam się z wami kawą o bardzo wczesnej porze i jak widzicie jeszcze taka zaspada, nakładam pielęgnację, ale pamiętajcie, pielęgnacja ważna rzecz. O godzinie piątej jestem już w biurze i zaczynam pracę. Aktualnie pracuję nad materiałami do majowego e-booka kulinarnego i przygotowuję sobie też takie filmiki, które później wykorzystam w okresie premierowym. Jak gdybyście pytali, tak... Kawa numer dwa. Nawet jak człowiek wstaje o czwartej rano, to ciągle mu się spieszy i tutaj gnam w stronę dworca głównego, ale wcześniej nowy numer mojego ulubionego magazynu psychologicznego. Wiecie, że do literatury psychologicznej i biznesowej mam ogromną słabość, no i po prostu nie umiem jej sobie odmówić. A później lecę po słodkości, ponieważ chciałabym moim ukochanym paniom z salonu fryzjerskiego osłodzić troszkę niezbyt przyjemną pracę z moimi włosami. No i później już w stronę dworca... I taka godzinna podróż do Miechowa. No i od razu pędzę w stronę mojego ulubionego salonu fryzjerskiego. Słuchajcie, mogłabym mieć w domu takie lustro, żeby Wam pokazywać stroje dnia, ale póki co pokazuję Wam włosy, które po prostu potrzebują już pomocy. No i kiedy farba zaczyna działać, to mnie zaczyna działać kawa numer 3. Później przerwa, i w tej przerwie oczywiście śniadanie. Jest łyżeczka, też doskonale wiecie, co będzie dalej. No, oczywiście będzie serek wiejski. Tak, tak, duża porcja. Na no, pośniadaniu pieszczochy z taką cudowną tosią, która była dzisiaj w salonie, no i efekt końcowy taki piękny, odświeżony kolor. Dziękuję, jest cudnie. Wracam z powrotem do Krakowa i zaraz zobaczycie magię internetu. Już jestem. No i pędzę na spotkanie z przyjaciółką, ponieważ umówiłyśmy się na obiad. Na szczęście bardzo, bardzo blisko Galerii Krakowskiej, ale mimo wszystko, słuchajcie, no to ona na mnie czekała. Powiem Wam, że troszkę mnie rozczarował obiad, więc nawet Wam nie pokazuję, ale na pocieszenie pędzę do Nespresso, gdzie uzupełniam zapasy kawy oraz. Nie mogłam sobie odmówić kawy w towarzystwie George'a. No i słuchajcie, jestem już w domu, jest godzina 20:28, a ja mam jeszcze mnóstwo pracy, także trzymajcie kciuki, bo zapowiada się bardzo długa noc. Ściskam was mocno, dziękuję, przesyłam buziaki i do zobaczenia następnym razem.